Tragedia w Katowicach. Chwila nieuwagi wystarczyła, żeby mały chłopiec wypadł z okna. Opiekowała się nim babcia, która w chwili zdarzenia opiekowała się łącznie trójką małych dzieci. Teraz chłopiec jest pod opieką lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Sprawą zajmuje się policja. Łukasz Kądziołka. W tym szpitalu przebywa aktualnie 2,5-letni chłopczyk, który we wtorek wypadł z okna budynku przy ulicy Modelarskiej w Katowicach. Babcia, która została z trójką dzieci w domu, nie zauważyła, kiedy maluch zniknął. Babcia miała pod opieką właśnie 2,5-letniego chłopczyka, 4-letnią dziewczynkę i 8-miesięcznego niemowlaka. Kiedy przewijała najmłodszy z nich, chłopczyk wszedł na wersalkę i wypadł z okna. Praktycznie w tym samym momencie rodzice wrócili do domu i to oni zawiadomili kartkę pogotowia. Wszyscy dorośli byli trzeźwi. Policja na razie traktuje to zdarzenie jak wypadek. Nie wiadomo, jak skończy się on dla chłopca. Dziecko bezpośrednio po upadku z trzeciego piętra było przytomne, ale ma liczne obrażenia i jest w ciężkim stanie. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka wprowadzono 2,5-latka w stan śpiączki farmakologicznej. Chłopiec miał zostać z niej wybudzony wczoraj, ale lekarze podjęli decyzję, że na razie musi pozostać w tym stanie.